buduje świetne role, porusza nas śpiewaniem i nastawiając budziki, budzi nas do działania. Pani zegarmistrz Polski, naczelna zegarmistrz Polski Ewa Błaszczyk. Cześć, dzień dobry. Cześć. Bo ja chciałbym, bo to jest rok podsumowań, tak? No 20 lat fundacja kogo? No nie w kij dmuchał. I rozumiem, że to są jakieś długie obchody? Bardzo długie będą obchody, dlatego że już wystartowaliśmy z oddaniem budynku 8 grudnia ze wszystkimi tymi zgodami. To jest sanepidy, strażacy, PIMBy. Właśnie. No i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko już jest zrobione. Budynek jest piękny, powiem, i są super warunki, naprawdę taki wyprzedzający czas zdecydowanie i cieszę się z tego bardzo, bo lekarze i chorzy będą mieli super warunki, żeby tam naprawdę coś robić, a ponieważ po wybudowaniu i oddaniu kliniki Budzik dla dorosłych przesiądziemy się już tylko, sfokusujemy się na działalności naukowo-badawczej i eksperymentach medycznych i ściąganiem ze świata tego wszystkiego, co takiemu pacjentowi służy. A ponieważ się dużo dzieje w medycynie świata i duże środki są bardzo kierowane na mózg i na centralny system nerwowy, to jest taka szansa, że jak się to powiedzie, to będzie to służyć nie tylko śpiączce, ale wszystkim chorobom neurodegeneracyjnym mózgu, a jak wiadomo, coraz młodsi mają udary, wylewy i różne takie przypadłości. Po prostu za szybko żyjemy, w zbyt dużym stresie, napięciu i tak dalej. Się dzieją gdzieś naokoło mnie, bo no, wśród nawet bliskich znajomych i to rzeczywiście coraz młodsi. Tak. Natomiast rozumiem, że, bo chciałbym tak no, tutaj to wszystko usystematyzować, że to jest nowy budynek, czy to będzie dla seniorów teraz Budzik, tak? To wersja jest, dla seniorów. Tam przy Centrum Zdrowia Dziecka tak. Jest dla dzieci do lat 18, a tu jest od 18. Na Brudnie, przy tym marszałkowskim szpitalu. Bo chodzi o to, żeby za tym Budzikiem był cały background. To znaczy wszystkie stacje diagnostyczne, wszystko, co jest potrzebne, tak? I jest łącznik ze szpitalem, także po prostu się kogoś przenosi tam, gdzie potrzeba, czy na SOR, czy na OIOM, czy tam, no, w zależności od tego, co się dzieje. I jak powiedziałaś sama przed wywiadem, że te obchody, one są dla ciebie w pewnym sensie ważne, prawda? No bo to wiadomo, że one podsumowują, ale też im dłużej one trwają, tym więcej osób jeszcze usłyszy o Budziku, o działalności, o fundacji A Kogo, tak? Bardzo długo to będziemy świętować właśnie od tego 8, gdzie się zaczął jakiś ruch w mediach. Tak samo teraz będziemy już oddawać klinikę jako taką 27 lutego. No i to będzie jakieś przecięcie wstążeczki, ale również taki mini koncert, gdzie będą tacy ludzie, artyści i dziennikarze z nami związani, którzy zawsze prowadzili ten temat, bez względu na to, czy była górka, czy dołek, czy jakieś załamania, czy trudnozy, czy też sukcesy, to po prostu zawsze przy nas byli. I będzie Joasia Racewicz, potem Kaja, potem Agata Młynarska, potem mój zespół z moją córką Manią, która jest wiceprezesem fundacji. Potem będę ja. Potem będzie Krzysio Ziemiec. I zapowie Anię Dymną, która opowie o tym, jak to zamówiła kiedyś dla nas u Jacka Cygana taką piosenkę i Turnał ją skomponował. Budzik, budzik to jest taki mały ludzik, co pomaga budzić ludzi i absolutnie nie ma ludzi. I to sobie zaśpiewamy wszyscy i wszystko razem chcę, żeby było krótkie, ale takie energetyczne do przodu i potem pójdziemy zwiedzać klinikę, gdzie już będą, wszystko jest już w pełni wyposażone i 1 marca jest pierwszy pacjent. Czyli rozumiem, że ci wszyscy sojusznicy, rycerze Budzika stawią się, bo zbudowałeś takie sporo grono sojuszników. Tak, ale to są ludzie, którzy naprawdę przez lata nam towarzyszyli, pchali ten temat, starali się coś zorganizować i po prostu tkwili przy nas. Te trybiki, wiadomo, i te kółeczka w Budziku, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie. A jak porównać teraz, bo powiedziałeś, że jest nowoczesny, z tym Budzikiem, no już z tym starszym tamtym. Budzikiem. Ten Budzik ma szerszy promień koła, czyli jest większy i ma inne przestrzenie w związku z tym w środku.
Ma jedno piętro. Bo też jest oczywiście, no, musi oczywiście. Być okrągły. Kurczę, niełatwo zaprojektować okrągły budynek. No, ale Jacek Bolechowski, który projektował i zebrał zespół architektów do tego pierwszego budzika, wtedy kompletnie za friko. Teraz już nie byliśmy tacy biedni, ale po prostu no, chcieliśmy, żeby już ta sama ręka i tak się stało. I ma piętro wyżej i dach ma zielony, także można wyjechać z łóżkiem na dach i sobie tam odpoczywać, także ma ogród na dachu. No, zadbaliśmy o to, żeby to było naprawdę tak wyposażone super. Od Japończyków ściągnęliśmy w pewnym czasie, jak robiliśmy z nimi wszczepy stymulatorów w rdzeń przedłużony kiedyś w Olsztynie z profesorem Maksymowiczem i jego zespołem, to Japończycy wtedy pokazali nam coś takiego, że się zawiesza chorego, są takie jak szyny, jak trolejbus, jakby coś w suficie. Już to mamy. I się kogoś, kto śpi, zapina w taki kombinezon i on musi chodzić. I on musi chodzić, bo on jedzie i ma skrzyżowania i go się przestawia i tak dalej, i tak dalej. Także to idzie w dwie strony. Już potem Polacy to zaczęli robić, już mamy polskie to wyposażenie. Natomiast Japończycy po tej wizycie i po tych wspólnych pracach zobaczyli budzik i z kolei zrobili w Nagoi budzik, gdzie nas zaprosili pod wpływem tego, co widzieli tutaj. Ale to jest niesamowite, że właśnie Japończycy czegoś od nas się nauczyli, bo zawsze jakoś tak myślimy, że to bywa odwrotnie. No, tak. My takie technikalia, jakieś rozwiązania, bo rzeczywiście oni te zabawki mają no, w sposób nieprawdopodobny opanowane. Jak może wyglądać mieszkanie osoby niepełnosprawnej, to po prostu miałam oczy jak 5 zł tam, jak zwiedzałam te ich wynalazki do poprawy jakości życia osoby. Nieprawdopodobne mają zabawki, dlatego że te wielkie koncerny z kolei, Toyota tam, na przykład uciekając z jakichś wpłat na rzecz rządu czy podatków, tak. wolą to przekazać i na przykład specjalnie na boku robią dla nich coś specjalnego, mimo że się zajmują samochodami. Wolą, genialnie. Tak. Genialnie, bo przez to naprawdę są fantastyczne rzeczy powymyślane. Czyli może na tym takim poczuciu winy tych wielkich firm czasami, prawda, coś tutaj... No trzeba korzystać absolutnie ze wszystkiego. Przez te 20 lat nauczyłam się... No właśnie. Pozbyłam się takich pewnych... co to zwykle człowiek się wstydzi, albo że to nie wypada. Czy jak na przykład, nie wiem, przychodzi polityk takiej barwy, czy w turbanie, czy nie, jeżeli zrobić chce coś dobrego. Z portierem i z premierem. To znaczy po prostu to już w ogóle chodzi o załatwienie sprawy. Po prostu. Po prostu, bo to jest ważne. No. Ta, to po prostu nie ma tutaj rzeczy po drodze nieważnych. No to jest, realizujemy temat. I żeby się dobić do tego tematu, no trzeba być aktywnym i po prostu szukać wszędzie, prawda? No mi się zdarzyło ostatnio, tak się zapędziłam, że jak moja agentka od monodramów i recitali ma boleriozę i jakąś depresję i tak dalej, no to po prostu ja chwyciłam, jak zrobiłam nowy monodram, za telefon i dzwonię po instytucjach żydowskich, no bo jest 80. rocznica wybuchu powstania w getcie, no to wiem, że rok będzie trwało obchodzenie tego, więc po prostu komunikuję się. No i ktoś na przykład mnie zapytał bardzo serdecznie, mówi, ale mówi, pani Ewo, dlaczego pani sama nie ma pani agenta? Ja mówię, mam, ale się źle czuję w tej chwili, więc ja to robię. Poza tym po 20 latach właśnie działania, wydeptywania tego rodzaju ścieżek, załatwiam sprawę po prostu. No. To niesamowite, czyli słuchaj, ale to nie proponowano to kiedyś na przykład jakiejś tam, nie wiem, ministra bez teki albo steko, albo coś bardzo takiego. Dziękuję. Nigdy. Na pewno nie. Czyli wolisz ich zapraszać na swoją stronę, ale lepiej jednak jakby tam... Tak. Ja myślę, że to trzeba mieć specjalny, no pewnego rodzaju psychikę, osobowość, żeby... Ja nie jestem z tamtego świata, jednak sztuka. Ale powiedz mi, bo to już wiele razy mówiłaś, ale ja bym jednak chciał dla kogoś, kto to usłyszy nawet pierwszy raz, skąd nazwa Akogo. Akogo to obchodzi. Leży człowiek duży, mały, nic nie może, nie ma żadnej mocy sprawczej. Jeśli ma osoby, które będą o niego walczyć w tym momencie, to wygra. Ma szansę to wygrać. Jeśli instytucje czy państwa będą tym zainteresowane, to zrobią. I jak nie będzie woli, to po prostu nic z tego nie będzie. Ale ty usłyszałaś kiedyś takie słowo a kogo? Czy to... Usłyszałam to od mojej córki, która no, jest spiritus movens z tego wszystkiego, co się dzieje, bo to ona nami robi, prawda? Bo leży, trwa 22 lata. Ola, tak.
I ona po prostu zawsze była takim łobuzem, który malował po ścianach, jak wstał z łóżka do toalety, żeby dojść, to wszystko było pomazane, ale lubiła rysować, była wolnym człowiekiem, no więc po prostu i tak się nie mogła, tu się coś działo, tam się coś działo, więc ona podnosiła głowę i z takim oszołomstwem pełnym pytała, a kogo? No i tak mi się połączyło jedno z drugim. Na początku pamiętam, jak powstała fundacja, a kogo, to na początku ja szukałem i chciałem sprawdzić, czy to może jest coś po japońsku. Serio, bo tak jeszcze jakby nie rozumiałem tej nazwy. To tak to się zaczęło pojawiać, ten buzik, to słowo. Ja cały czas wiem skąd. I potem właśnie... A kogo to obchodzi, ale też z błędem, bo jednak to mówiła mała dziewczynka, prawda? Tak. A powiedz mi, czy po drodze słyszałaś rzeczywiście coś takiego, ludzi, coś około tego, że a kogo to obchodzi? No ja myślę, że to się jakoś przyjęło, dlatego że ludzie zaczęli na to odpowiadać, no mnie obchodzi, dlatego tu jestem, tak? Ale czy słyszałaś od kogoś, że może średnio jednak obchodzi? Owszem, no po prostu wyobraźnia, no jak to jest, no między wyobraźnią literacką u najbardziej wrażliwego człowieka, który mówi o sobie, że posiada bardzo dużo empatii, ta wyobraźnia jest ograniczona. Natomiast i właśnie różnica między wyobraźnią a przeżyciem czegoś, to są lata świetlne. I jak już mamy wśród swoich satelit, jakichś przyjaciół, znajomych, już nie mówię o nas, że nam się przytrafi coś w rodzinie, ale ta bliskość, czyli to powoduje od razu, że się na to inaczej patrzy, w ogóle inaczej postrzegamy świat i taką sytuację, bo zazwyczaj jednak jest to, że nas to nie dotyczy, prawda? No to jest tak samo jak wojna gdzieś tam. Teraz mamy Ukrainę, ale jak się w Jemenie to toczy, to już nie bardzo wiemy. Powiedzmy o sukcesach. W liczbach. Ja wiem, że liczby może takie zawsze są chłodne i zimne, ale tak jakby powiedzieć, ile wybudzeń? No wybudzeń jest ponad 60%, więc na pewno nie wolno komuś odbierać szansy na to drugie życie, bo to, gdzie się lądowało kiedyś, czyli hospicjum dom, to nie jest to miejsce. Tam nie ma całej tej kompleksowej neurorehabilitacji i tej walki wtedy, kiedy jest największa szansa medyczna, a ona do półtora roku od urazu, od zdarzenia jest. Więc potem przechodzi w kategorię cudu i na świecie są te krótkie stacje, tak zwane te budziki w tym wypadku. I potem są długie stacje. Jest Fundacja Światło w Toruniu, która dokładnie jest taką stacją. I tam też się zdarzają wybudzenia, tylko one pochodzą z cudu. No. Natomiast tu jest ta szansa medyczna i tu należy o wszystko zadbać, żeby po prostu nacelować się na taką jednostkę chorobową. I to ma sens. No i to jest tyle. I na przykład teraz właśnie się setne dziecko w dziecięcym budzi, a tam około 40 osób wśród dorosłych, gdzie się mówiło wcześniej, że mózg taki starszy nie regeneruje. Nieprawda. I lekarze też na przykład używają sformułowania cud? Co oni mówią? Są tacy, co używają i są tacy, co nie używają, prawda? No są ci, którzy reprezentują wyłącznie medycynę akademicką i tam jest nic niedopuszczone. Są tacy, którzy dopuszczają, ale po cichu, żeby nie ulec różnego rodzaju komentarzom. No i są tacy, którzy, no jest na przykład ten Aben, neurochirurg amerykański, który po prostu przeżył coś takiego. Koledzy neurochirurdzy orzekli śmierć mózgu, a on teraz jeździ z wykładami po świecie i przekonuje wszystkich, że jest Bóg i że są inne światy i tak dalej, i tak dalej. No więc myślę, że bardzo mało wiemy o mózgu świadomości i o duszy. A co mówią wybudzeni? Ojej, to w ogóle trzeba zrobić jakąś książkę, film z tego, właśnie, bo to jest, to jest, to jest po prostu taka mnogość światów i tego, co opowiadają. I jedni byli w czarnej dziurze i nic nie wiedzą, a drudzy byli, nie wiem, mieszkali na stacji kolejowej w kasie, wiedząc, że mają gdzieś dom, ale musieli tam tkwić i czekać coś na jakby pociąg. Taka poczekalnia? Czyściec. Tak. W religijnym sensie, a no, ale też... Kierowca rajdowy, motocyklowy po prostu, no tak przebywał, tak opowiadał, tak. Z kolei ktoś inny był, no ktoś idzie tam, ma wypadek jako katolik, wraca jako Żyd ortodoksyjny.
nigdy nie miał dzieci, nagle, bo go interesują tylko dzieci. Czyli w trakcie, że tylko to jest coś ważne. Się pojawiło takiego w jego śnie, czy to jest takim marzeniem sennym, że nagle stwierdził, że jest... Ale oni nie opowiadają nie. o tym jego śnie. No właśnie. Jeśli ktoś coś pamięta, to po prostu mówi, to było bardziej realne niż ten świat, tak? Rozmawiałem z ojcem, matka, która żyje w naszym świecie, mówi do niego, co ty opowiadasz, przecież ojciec nie żyje 20 lat. A on mówi, co ty do mnie mówisz, jak ja dopiero co z nim rozmawiałem, prawda? No więc przebywa się w bardzo różnych przestrzeniach i właściwie nie mamy pojęcia o tym, co to są za światy. I to są tak skrajnie różne te opowiadania, albo, ale jedno, co się powtarza, to jest to, że ktoś, kto leży, nie ma kontaktu, rozpoznaje po głosie osoby, które były blisko niego, pamięta teksty książek, które mu były czytane. Dotyk, kontakt. I bardzo ważne jest, bo mówią, że to jest tak właściwie fajnie. No, teraz zresztą będzie można obejrzeć w TVP dokument, a potem powtórki będą w Jedynce, taki serial Wybudzeni, bo zrobiliśmy 10 odcinków filmu dokumentalnego, gdzie bohaterem każdego odcinka jest inna historia, inny bohater oraz jego najbliżsi, którzy o niego walczyli, jak on nie miał żadnej mocy sprawczej. I tam będą częściowo jakby będzie zahaczać to o to, gdzie oni przebywali i w jakim świecie byli. No to jest tajemnica, to jest tak, no właśnie to jest dziko interesujące w ogóle, bo tak mało wiemy o mózgu. A na ile lat przez te 20 lat stałaś się taką, że no właściwie na dobrą sprawę już myślę sobie, że możesz, czy masz taką wiedzę, jak niektórzy ci, którzy ci doradzają, nie wiem, no nie mówię, że profesorską, ale przynajmniej taką, wiesz, no magisterską. Po prostu wiem no, to od ludzi. Tak, oczywiście, no jestem, żyję z tym, tak, ale mam w domu od lat. I po prostu jak się coś komplikuje, to jest trudno. Ja, jak jest w miarę spokojnie, to mogę więcej zrobić na innych polach. I tak robię, tak się przesadzam z iluzji, z fikcji, która też jest moim ratunkiem, ten zawód, który mam. I bardzo go chronię, dlatego że jednak przebywam w świecie muzyki, w świecie literatury fajnej. Nie rozmawiam z kolegami o tamtych sprawach, ale potem jestem gdzie indziej i rozmawiam o czym innym. Też tam takim nie zawracam głowy jakimiś projektami teatralnymi czy innymi. A powiedz, potrafisz się tak, bo to ja nie mówię o odcięciu całkowitym, bo to po prostu nie da rady, ale no jednak ten zawód, prawda, aktorstwo czy twoje recitale, one wymagają no takiej już całkowitej, prawda, uwagi. Jak tutaj się temu tak poświęcić, wiesz, jak znaleźć tę granicę? Wiesz co, to się łączy w tym wypadku, dlatego że idę w pewnym sensie odparować z tej trudnej rzeczywistości, gdzie jest krawędź życia i śmierci i prawdziwe tragedie, idę sobie w świat iluzji. Sztuka jest sztuczna. I po prostu idę sobie tam i dostaję jakąś energię z widowni, od kolegów, przeżywamy razem jakąś przygodę. A tam też jest wzruszenie bardzo często. Tak, ale ono też oczyszcza. Więc robię sobie coś tam. Jestem w tej chwili w 6 projektach teatralnych i w 7 zacznę w czerwcu. Co to będzie? Mahagony. Taki dyptyk, tylko będzie Bertolt Brecht i Weil w tym klasycznym, a druga część będzie pisana jakby pod konkretne osoby, z konkretną skalą i jakby współcześnie się będzie dziać. Ale to powiedz, to niesamowite, że wiesz, bo rzeczywiście jakby ktoś tak spojrzał, bo pewnie wielu się ciebie o to pyta, gdzie ten czas, jak to jest, jak nie ma go. Twoja... Nie ma go, nie ma go. Nie ma go. Nie ma go. Tu a no, kogo, a tu nie ma go, tak? Że... Tak, nie ma go. No więc teraz na przykład w tym roku nie miałam urlopu i nie będę mieć, no może jak to jakoś tam wakacje trochę, ale potem będzie premiera Mahagony we wrześniu, więc znowu Teatr Studio i jeżdżę poza tym z 2 monodramami i recitalem, więc też się poruszam. To jest Falacci, tak? Tak, Remka Grzeli, ta Oriana Falacci, chwila, w której umarłam i teraz jako owoc pandemii, żeby nie oszaleć też w tym zamknięciu, no to po prostu zapraszałam autora młodego polskiego dramaturga Jacka Góreckiego i pracowaliśmy nad jego tekstem, nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą. Czyli też, bo tak myślę sobie o tej Orianie Falacci, że mocna osoba, czego też szukasz czasami, tak, właśnie, dlaczego taki temat, dlaczego ona, prawda? Bo to jednak też taka... Dlatego, że
że taką miała rzetelność dziennikarską i w ogóle taką uczciwość jakąś w życiu podstawową, że jak pracowała dla Włoch statusem, mając 9 lat, przewożąc na rowerze granaty, to potem naprawdę jechała na wojnę, żeby coś o niej powiedzieć, tak? Jak tam mówię w tekście, wyjęto ze mnie 3 kule, które łączyły mnie ze śmiercią. Czyli po prostu coś się działo naprawdę i tak mi potrzeba tego dzisiaj. Ale wiesz co, bo to jest niesamowite, że, bo tak się zastanawiam, czy, no bo to może być taki temat, który ciebie też może jeszcze dociążyć. Masz tutaj, prawda, kogo i nagle bierzesz sobie taką, wiesz, Orianę z jej życiem, ze wszystkim. Czy to nie jest wtedy tak, że możesz tak podwójnie dokręcić śrubę? Nie, to mnie nie zabija, to mnie odradza, że ktoś taki jest i czas się w tym nie liczy. To jest po prostu przyjaciel. Po prostu. Tak, no bo jak tak byśmy powiedzieli, że czasu nie ma, a pewnie nie ma. No tak, ale nadal, wiesz, ja pytam się, jak... Pytaj. O ten rozkład dnia twojego, wiesz, bo to... Nie chcę tam wiedzieć, na przykład, o której wstajesz. Nie wstaję rano, bo jestem nocna. Aha. I po prostu, żeby też zatrzymać organizm, a jeszcze teraz nie ma kabaretów takich stricte, tak, jak kiedyś się wracało o 2-3. No teraz się wraca powiedzmy o 11 czy tam 12. No ale to trudno się zatrzymać, jak jest rozgrzany organizm i po prostu tak wyhamować jeszcze trochę. Potem trzeba coś przeczytać, coś zobaczyć, popatrzeć, co to, jak ma wyglądać ten jutrzejszy dzień czy tamten tydzień. Coś pomyśleć. Rano zwykle tak zaczynam w 8:30, 9:00. Jak muszę, to wcześniej. Ja bym dał ci 6:00, wiesz. Tak sobie pomyślałem, że jak to już wszystko pomyślisz. Ja nie jestem w ogóle poranna. Ja bardzo długo dochodzę do siebie. Rozumiem. Tak się muszę rozczmuchać. Ale zaczynam od tego, żeby w ogóle tak, taki rodzaj medytacji to jest. Czy tak zgarniam różne tematy i tak próbuję się wyspokoić, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Że tak easy. Kurczę, no bo wiesz, ja mam ADHD i takim moim marzeniem by było właśnie tak może poznać doświadczenie kogoś, kto tak potrafi to wszystko ułożyć, bo ja nie jestem w stanie. I tak zazdroszę czasami ludziom, którzy tak potrafią tutaj... Staram się, tak? Robię wszystko, żeby tak było. Oczywiście potem jest takie, jak jest takie bombardowanie na przykład, no nie wiem, taki miałam sierpień, wrzesień, że Ola była 2-krotnie w szpitalu i raz miała jakąś urosepsę, potem miała zapalenie płuc ciężkie. No więc to na przykład na początku była w szpitalu bielańskim, potem w Medicaverze, no więc codzienne wożenie zupy nawet, tylko już nie mówię o medycynie, tylko po prostu no, ma policzone wszystko, więc musi dostawać to jedzenie, które dostaje i tak dalej, i tak dalej. Więc są takie momenty, kiedy się wszystko wywraca do góry nogami. No i wszyscy naokoło muszą być gotowi. Tak, i to musi być na to, tak. No a teraz był budynek, tak. No rozumiem, teraz jest zbudowanie zespołu, ale i Ola teraz jest okej. Okay. Ona wie, że jest coś ważnego. Wie, że jest. No właśnie, co ona czuje, wie, że ale się mam, boję dobra, tego momentu. Okej, nie możemy. Ja się boję tego momentu, wiesz, że już oddamy tę klinikę, zacznie Ola, nie? Teraz zwróć na mnie uwagę, tak? Upomnij się o swoje. Tak, bo ja rozumiem, że byłaś skierowana gdzie indziej, bo było mocno, tak? No ale teraz trzeba zrobić ten kontrakt z NFZ-em, zebrać team medyczny, zatrudnić fizjoterapeutów, pielęgniarki, podpisać wszystkie umowy ze Szpitalem Brudnowskim, załatwić kontrakt i tak dalej, i tak dalej. Także to teraz jest ten czas, prawda? A co u Oli? Jeszcze brakuje mi kasy na zapłacenie rachunków, to tak? Mów teraz, brakuje, może ktoś usłyszy. Ewa, zwracam się, wchodzę do wszystkich firm, do wszystkich banków, to cały czas się umawiam, już jestem po rozmowie z Santanderem, teraz mam nadzieję, że się spotkam z PKO BP. No po prostu będę łazić wszędzie, bo po prostu i tak załatwiłam z Zabudem, który kończył, to świetna firma, która rzeczywiście bardzo dobrze pracowała. A sobie powiedz, że oni potrafią ci na przykład odmówić, czy nie potrafią? Już myślę sobie, że teraz wiesz, mogą co, nie różne potrafić. Firmy były bo sobie i uważam, że kiedyś... przeżywaliśmy też piekło po drodze. Także, no, mieliście kryzysy, prawda, że nagle się coś waliło. No, nie, też na przykład spotykaliśmy się z cwaniactwem, nieuczciwością. A kto tutaj mógł podpisać? Zrobimy proces. Czyli tak? Była próba jakiegoś takiego, no ktoś, zrobienia sobie PR-u może na ktoś, przykład? Nie, no ktoś, kto miał wejść w nasze buty, na przykład wszystko było bardzo drogie, tak? Nie pilnował naszych interesów, tylko swoich, tak? Jeśli firma budowlana ma najbardziej rozbudowany dział medyczny, nie medyczny, tak, tylko prawny, tak, to powinno zwrócić naszą uwagę. A, rozumiem. Tyle. No, tak.
No, ale dobrze. Ale wszystko wyszło na końcu super. Mieliśmy tę współpracę na końcu, ale też dzięki ludziom, których pozyskałam w absolutnej desperacji. No już po prostu powiedziałam, no nie dam rady, tak? No i znalazł się ktoś, kto jest po prostu potrójny. To znaczy jest architektem i jest radcą na takich procesach budowlanych, a oprócz tego inżynierem. I on się zgodził na przykład, żeby być łącznikiem między fundacją a budową i bez niego byśmy tego nie zrobili. Bo to trzeba jeszcze wiedzieć, które sznurki, kto z kim, jak tam. Ja sobie tak wyobrażam, jak ty się na przykład spotkasz z Jurkiem Owsiakiem, wiesz, albo na przykład z Anną Dymną, to dopiero chyba się zrozumiecie, tak? No tak, no Owsiak nam zresztą pomagał wyposażyć budzik dziecięcy, a za nią Dymną się ciągle widzę, bo zawsze biorę udział tam w tym, w Zaczarowanej Jakie piosence. Jakie muszą to być wasze rozmowy, to podejrzewam. No zresztą Ania tu będzie, tak? No, jest ciężko, ciężkie czasy są, no ale tak, trzeba robić swoje. Jeszcze... Cieszę się, że to jest końcówka, bo myślę, że gdybyśmy teraz zaczynali albo byli w środku, to by nam groziło, że tego nie skończymy po prostu. Tak. Ale last minute. No tak, to niesamowite, ale tak sobie wyobrażam, że na przykład wasza rozmowa to by mogły być taki, tak sobie wyobrażam, że nawet można by z tego sztukę zrobić. Że każdy się goni, każdy goni. To jest po prostu taki dziki bieg. Ja teraz będę chciała troszeczkę zwolnić, bo jak mówię, zajmiemy się tylko tą nauką, co też tego będzie dużo i trzeba będzie to prowokować. Będziemy takim super glue, żeby tych mądrych ludzi ze świata pasjonatów tego kawałka, żeby ich spotykać, żeby o nich dbać, żeby oni sobie spojrzeli, żeby sobie spojrzeli w oczy, bo oni się nie komunikują. Bo każdy gdzieś siedzi w jakimś laboratorium i nie ma czasu, więc im trzeba wykroić takie coś, zaplanować to dużo wcześniej, żeby oni się spotkali. Bardzo dbamy o te osoby. Mamy Radę Naukową Budzików, gdzie są Polacy i mamy Radę Naukową Fundacji, gdzie jest cały świat. I już przez pandemia to troszkę zaburzyła. Mieliśmy online spotkania, ale w tej chwili do tego wrócimy. A jak reagujesz na takie rzeczy, jak czasami tam Owsiaka spotyka jakaś krytyka, ale też czasami się zdarzają tam pod adresem Anny Dymnej. No wyobrażam sobie, że też musiałaś czasami coś usłyszeć o swojej... Ania mi czasem mówi z PR-u, Ania Krzysztofowicz, że właśnie tutaj, ja mówię, nie mów mi tego. A, no wiem. Ja tego nie chcę. No bo po co mam się tym pakować? Ja muszę pójść do roboty. Tak, no po prostu toksyny trzeba wydalać z organizmu, a nie je pochłaniać. Więc raczej się tutaj skupiam już co do przodu, że jest ta nauka, są eksperymenty. Mamy genialne laboratorium przez GGW. Wybudzenie kolejne, to jest taka nagroda, nawet trudno powiedzieć, że nagroda, ale coś tak niesamowitego, że tam cokolwiek by nie było. No to, tak, to tak, tak, bo to trzeba... Zjadliwy komentarz, bledny. No właśnie to, że coś jest anonimowe, to mnie sensu, to tak w ogóle... dlatego też ta Falaci, ona się podpisywała. Tak, tak. A myślisz, że brakuje takiego dziennikarstwa? Brakuje. Takiego całkowicie, bo ona była taka totalnie niezależna, totalnie obiektywna. Ale też ci krytykowana wiele razy, prawda? Tak, ale też zostały po niej takie powierzchowne to jest. No właśnie, tak. Jak się w to głębiej wejdzie, jak się wszystko przeczyta, jak się zobaczy jakby co było po czym w jej życiu, jak była głęboko rodzinną osobą, jak potrafiła być ciepła, jak sobie nie potrafiła ustawić niczego w życiu prywatnym. To po prostu jest, jakie miała trudne życie z facetami. Więc, no ale też sobie tak wybierała, prawda, takie osobowości, co to w ogóle jedno i drugie, jak to w ogóle sparzyć razem, nie? A powiedz, Ewo, a kim ty chciałaś być, jak byłaś małą Ewą? Ja chciałam się zajmować i się zajmowałam, będąc w klasie jeszcze w Reju, przed maturą. Najlepsze liceum. To już chodziłam. Mikołaj Rej. No Mikołaj Rej. No i wtedy zakolegowałam się z ojca dowódcą zakaz kieletczyzny, bo mama mojego ojca zabrała go jakoś pod pachę, jak wywieźli jej męża i pojechała, wynajęła jakieś mieszkanie na stacji kolejowej, tam tatuś wszedł do partyzantki jako najmłodszy. I tam miał takiego doktora... Polskie drogi. Doktora Hoffmana, który pracował z profesorem Dąbrowskim, który miał napisał tę dezintegrację pozytywną, taką głośną w którychś tam latach. I mieli badania pojemności mózgu w Krakowie.
Dezintegracja pozytywna, to termin taki był, często mój kolega studiował psychologię i tak, on cały czas... Bo to wiesz, profesor Dąbrowski, dezintegracja pozytywna. Tak, tak, tak. To był właśnie ten jego przyjaciel i ja zostałam honorowym członkiem Towarzystwa Higieny Psychicznej w Zakopanej jeszcze przed maturą, bo się zakolegowałam z nimi. Przed maturą? Już, tak? Tak, tak, tak. Tak. I właśnie dostawałam lufy z matmy, bo czytałam Fromma Jachodę tam i strasznie mnie interesowała psychika, dusza, no i myślałam, że gdzieś w takim kierunku. Psycholożką chciałaś być, tak? Psycholożką, psychiatrą. Okay. Ale emocja ludzka, dlaczego ktoś kłamie, dlaczego ktoś zakłada maski, dlaczego nie ma... I tak dalej, teraz i tak dalej. Teraz już to wiesz? Nie wiem, w ogóle mało wiem. I się to nie interesuje. Natomiast cały ten mózg jakoś do mnie wrócił naokoło, prawda? Niesamowite. To nie? Jakbyś... Tak, po prostu. Tylko, że po drodze jeszcze ta dziedzina iluzji. Ale to też jest ta iluzja, to też jest to, co wiemy o duszy dzisiaj, czy o świadomości. To wszystko jest razem. I dlatego czasem myślę, zresztą to się samo dzieje, ja tego nie robię. No, teraz na przykład Teatr Studio zamówił u Wojtka Tochmana sztukę do teatru na ten temat. Po tych wybudzonych, już wczoraj byłam w telewizji, wszyscy już rozmawiają, że to tak mocny materiał, że powinna być fabuła. No był motyl i skafander, to był syndrom zamknięcia. No tak, no, ale to jest tak trudny temat, że trudno sobie wyobrazić w ogóle, jak to ma wyglądać. Niemniej jest już w ludziach takie parcie, presja, zapotrzebowanie, żeby coś takiego powstało. To jest niebywale interesujące, no, natomiast jest bardzo trudne. I chciałaś być to psycholożką i potem nagle aktorstwo, tak? To jakoś tak, był jakiś taki moment, decyzja, coś? Byłam nieśmiała. A, i dlatego... I tak się... Ale ja to trochę rozumiem. I tak się wkurzyłam, że mówię, raz zdam do szkoły teatralnej i jak nie wyjdzie, robię to, co miałam robić. W ogóle bez żadnych tych. Tak byłam nieprzygotowana, że nie miałam żadnych nut. Mówi, no ale coś tu trzeba zaśpiewać. Ja mówię, ja tylko z żagli znam... Tak, bo tam trzeba piosenkę też zaśpiewać. No ale tak, tak, mówię, tak ja pływam na żaglach i znam taką piosenkę. Był raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem. Sypał pieprz do konfitury i do zupy mlecznej. Taki, i a cappella, tak. A cappella, bo to tak pamiętałam tam. To mało ambitnie, Holender. No, mało w porównaniu do twojego repertuaru, ale który byłam, śpiewasz teraz. Byłam tak zdenerwowana, że Rena Tomaszewska, dziekan ówczesny, opowiadała mi potem ten egzamin, bo ja nic nie pamiętałam. Po prostu był taki rodzaj mózg napięcia. Mózg właśnie zadziałał i wyparł wszystko. Wyparł wszystko, także trzeba mi było powiedzieć. Ale jak mi opowiadała, to mówi, właśnie im się podobało, że jesteś w takiej desperacji i znaczy, że to jest silna osobowość. I to głównie się patrzyli w ogóle, jak nie wiem, jak odpowiadałam, że coś mi zadali pytanie, odpowiadałam, już panu raz powiedziałam, że mnie polityka nie interesuje. No więc to było i bezczelne, i nie po drodze dla nich, natomiast no rzeczywiście wyrażało nie jakby to, że... Tak, tak. To mi opowiedziała Rena, no i tak się stało, że się dostałam. I przez lata, ale jednak, na przykład tak, ten tak. Proces z nieśmiałością, to nie było tak na pstryk. Cały czas to było właśnie? Bo skończyły się egzaminy, wróciłam na pierwszy rok, Łomnicki miał ze mną zajęcia i zaczął krzyczeć, kto ciebie przyjął do tej szkoły. Ale to najgorsze. No teraz by go do sądu wzięli, no. Mistrza. A ja zaczęłam na niego iść. O. I mówię... Ale na mistrza? Pan. No i nic, nie odzywaliśmy się... I coś więcej? Nie, oszczędna byłam w słowach. Okay. Nie odzywaliśmy się do siebie przez do trzeciego roku, kiedy mnie zaangażował do swojej sztuki Gelmana na Woli. No i coś do takiego epizodu, nie. Jak wychodziłam na scenę, on tam miał obok garderobę, wsadził mi do ręki taką roztopioną czekoladkę. I tak dostałam na tej scenie z tą ręką w czekoladzie. Czyli to był rodzaj taki może gest, taki gest przeprosinowy, ale też taki trochę gest. Taki... Ale potem byliśmy, lecieliśmy nad Colorado, pamiętam. Byliśmy z takim wyjazdem ze Staśką Celińską, właśnie z Łomnickim, z Korczem. I zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i właściwie bardzo żeśmy się zaprzyjaźnili.
I wtedy mi powiedział, wiesz co, mam taki wyrzut sumienia, bo cię tak zostawiłem, ale byłem zły na to zamknięcie. I na taką właśnie, ja nie mogłam ciągle się przebić przez pewne rzeczy i zaraz do tego wrócę, ale tutaj jeszcze powiem o tym, że mówi, to zrobimy taki deal tutaj w Stanach i w Kanadzie, że ja ci zrobię prywatną szkołę, dobra? Ja mówię, no, oczywiście. Czyli on to ci zrekompensował? Jak, tak, i co robił tak. ci jakieś ja stałam takie... w kulisie, jak on prowadził Aha. swoje monologi A, okay. i czasem się ze mną komunikował albo to ze mną omawiał. I to było genialne. Czyli zupełnie. Zrobił ci takie masterclass tak. trochę. Tak. Super. No więc coś takiego, więc najpierw było marnie, ale potem było bardzo dobrze. Natomiast ten proces wychodzenia, powiedziałeś, że to ci jest jakoś tam bliskie, więc jak się już uprawiało to na scenie codziennie i tak dalej, i coraz więcej tych sytuacji, no to oczywiście pomaga, bo się z tym człowiek oswaja. Ale na przykład jak śpiewałam, to miałam tak zasznurowane ręce wzdłuż ciała i patrzyłam się na ludzi. Spojrzałem teraz jak... Dobrze, no tak, coś takiego. Patrzyłam Aha. taki, wiesz, napięte wszystko, kark cały, sztywność taka i tylko trochę się coś otwierało i patrzyłam, jak mówię, jak oni to robią, ci inni koledzy, że tak na przykład robią takie gesty, nie? Jak można tak właśnie, otworzyć piosenka aktorska, klatkę, to jakby się prawda? Trochę z tym tak, wiążę, że człowiek wychodzi tak w snop coś, światła, że tak. Że tak. Ja mówię, Boże, przecież ja w ogóle dygoczę, wszystko mi lata. Że może trzeba zacząć od tej choreografii i potem jakby głowa pójdzie za tym, że nie, tak, oto nie, ja. Nie idzie, nie, nie to nie w ogóle idzie. Jest po prostu spastyka się pojawia. A się muszę napić. Opowiadaj, tak. I wiesz, i po prostu po latach zobaczyłam, że najpierw jakiś taki gest, taki od pół łokcia, ale a teraz już mogę. Ale czujesz się już tak na przykład mistrzynią, że taki masz to wszystko nie, zapiane, czy nie, za każdym razem nie, jest jednak nie, zagadka? Nie, nic, nie, jak jest, nie. Jak jest w ogóle nowy materiał, to tak. ja w ogóle strasznie powoli dojrzewam, wiesz, czy to jest piosenka, czy to jest monodram. Szczególnie w tych rzeczach, które jakby sama reżyseruję, bo jak się robi... Bo właśnie na przykład Oriane Falacci też sama reżyserowałaś. Tak, i tak. Detamare też, i to śpiewanie zawsze też robię, dlatego tak. że wybieram te teksty, dobieram je, to one się ode mnie odklejają, przychodzą nowe. Czyli to może być tak, że na przykład najlepiej wtedy pójść na przykład po pół roku, że jest premiera i... Tak, to musi dojrzeć. To zawsze jest proces. A lubisz premiery? Lubię premiery. Lubisz? Lubię i lubię chodzić na premiery i lubię potem pójść, swoje. Jak to dojrzało. A, rozumiem. A, jak dojrzało. Jak obejrzeć. I to zresztą, to się też czuje. To jest fajny ten proces, bo on Ale jest to... twórczy. On się zmienia, to nie jest takie samo. Więc... No, ale wiesz, a na przykład niektórzy krytycy nie czekają na to, aż to się polepszy albo się zmieni. Może, może dlatego są krytykami. No właśnie, no. No bo to przecież powinien wiedzieć, prawda, że on idzie na premierę i on wie, że to jest coś surowego. Nie, tak, mhm. no. No właśnie, no ale to się zazwyczaj jakby rozumie. No. Słuchaj, bo chciałem ciebie spytać, no pewnie już te pytania były, prawda, i o Zmienników, i o Bareje, i o tamte czasy, i o Dom, i o wiele innych ról. Jak się wtedy pracowało? Bardziej mi chodzi o taką właśnie jakby organizację, jakby, żeby było więcej czasu, nie było jakiegoś pośpiechu. Nie było takiej mhm. profeski i takiego zimna stąd dotąd i takiego skończyłem, idę do kasy, do nikogo się nie odzywam. Było więcej czasu, było więcej żartu, jakiegoś luzu, ciepła między ludźmi, więzi, przygody. No właśnie żartu, przygody. Padałeś o tym, że robiono sobie na przykład tak. żarty na planie, robiono sobie też w teatrach żarty. Tak, no ja pamiętam, ja zaczynałam w Teatrze Współczesnym u Aksera. I pamiętam, że chciało się ludziom robić pewnego rodzaju rzeczy i wkładali w to bardzo dużo energii. Na przykład Michnikowski kiedyś zasiadł w kiosku pod Współczesnym jako sprzedawca tylko po to, żeby zdybać Wołejkę, który wiedział, że przyjdzie kupić gazetę i wiedział, że będzie po balandze jakiejś. Okej. Więc się tak ubrał jakoś tak tego i z nim normalnie rozmawiał, bo chciał go postawić w takiej sytuacji, żeby on nie wiedział, czy ma zwidy. Czy to się dzieje? I jak to się skończyło? Powiedział Wołejko, że chyba widział. Nie. Jeszcze mu robił takie numery, że grał na przykład w jakimś innym teatrze i zamawiał tam jakiś pojazd, żeby zdążyć i żeby mu się pokazać i żeby wrócić. I on wtedy przecież był przekonany, że tamten jest tak, na scenie tak. w innym teatrze. No znaczy, że zwariował, nie?
No właśnie, ale dlaczego im się chciało to robić? Tak, chciało mieli więcej im się czasu. Robić. Czy to był taki, można by powiedzieć, że rodzaj takich trochę urlopu dla głowy, która jest zajęta i nagle robimy taki jakości numer, że to życia, po prostu, bym powiedziała, tak, w ogóle. Poświęcamy tak? sobie czas. Poświęcamy sobie czas. Żarty, takie przytulenie. Tak. Dokładnie. No Jasia Szczepkowska nie miała telefonu w domu, więc odbierała w bufecie Teatru Współczesnego, tak? I odbierała tego tak dużo, tak dużo tych telefonów, że jak miała monolog w Trzech Siostrach, to jej Wołejko rozchylił tak. poły płaszcza, a tam miał słuchawkę z kablem. No to jak ona miała powiedzieć ten serio monolog zaraz? No trzeba było mieć odporność, tak? Tylko że wszystko to służyło tak. jednak jakimś więziom. Tak, tak. I potem te więzi, myślisz sobie, że one na przykład stały za sukcesami tych rzeczy, że to było po prostu jakby trochę widać, że ci ludzie... Tak, że to był team, że się ktoś lubi, że ktoś się zna. A teraz nie ma czasu na lubienie? Nie ma czasu. Moim zdaniem nie ma czasu. Widziałam wstrząsający niedawno reportaż amerykański o Dolinie Krzemowej i o dzieciakach. I jednak te dzieci, samych ludzi, którzy to sprzedają na świat, chodzą do szkoły, gdzie do 14 roku życia nie można patrzeć w żaden ekran. Tak? A jednocześnie nam mózg... produkują ekrany, tak. No tak. I pokazywana jest matka, która trzyma na ręku niemowlę, ale nie ma z nim ani więzi emocjonalnej, ani wzrokowej, ani żadnej, ponieważ patrzy w ten. A tutaj tak trzepie tym dzieckiem, no ale to maszyna może robić też, nie? Tak, taką... może wynajdą taką rękę, pewnie już gdzieś taką jest. Taką rękę, taka, pewnie na jest, się tak. buja i tam nie... No ale też ta zatrważająca ilość i krzywa, która rośnie tych samobójstw nastolatków skutecznych, tak? Te Centrum no tak, Zdrowia dzisiaj... Dziecka OIOM jest pełne teraz tego. W Budziku są takie osoby, które się wiem, wieszały. Słyszałem o tym, że zwłaszcza prawda, po COVID-zie, a teraz... Hejt internetowy. Hejt, prawda, to wszystko spowodowało, że... Kłamstwo. Jest bardzo dużo. Kłamstwo. Dziewczyna mówi wstrząsające rzeczy. Fotografowałam się tak, muszę świetnie wyglądać, tu mnie tak zrobiono, mać takie ciuchy w takim miejscu. Czułam się okropnie, byłam w totalnej depresji, ale kłamałam. Tak. A powiedz mi sobie, jakby na przykład Bareja teraz był z nami, jaki by film zrobił? No myślę, że jak zwykle by zrobił. To znaczy on miał nieprawdopodobną cierpliwość i miłość do ludzi. Wszystko jedno, jacy oni byli. Poprani, tacy, owacy. I każdy coś ma. Każdy coś ma i on to pokazywał. I tak. on po prostu patrzył się na to, ale kochał ten kraj, kochał tych ludzi, kochał ten absurd. Czyli nawet jak była krytyka, prawda, i krzywe zwierciadło, to takie było też właśnie wszystko przytulające, że jesteśmy wszyscy jacyś dziwni. Ale on w ten sposób tak. też cenzurę załatwiał, bo przecież przychodzi cenzorzy i po prostu wchodzili w to na tyle mocno, byli tacy rozluźnieni, wymasowani przez niego, że pewnych rzeczy nie widzieli. Widzieli ostre, a on z kolei tak robił, żeby pewne rzeczy wystawić na strzał. Tak. Wiedział, że będą ścięte, ale dobry, ochraniał tak. inne, prawda? Poza tym też go nie rozpieszczał nikt z tak zwanego środowiska, nie? Barejada. No właśnie go nie lubili. Kpina nie lubili, uważali, że to jest tandetne, prawda? Tak, że... Gorszy sort też nawet tak. tak było. Ale jak jeździłam tak na początku na zachód, te pierwsze moje wyjazdy, to jednak widziałam, że w polskich domach stoi Piwowski i Bareja. Aha. Czyli oni, tak sobie pomyślałam, dlaczego tutaj to widzą, a u nas się tego nie widzi? Ale potem sobie jakoś odpowiedziałam na to pytanie, że po prostu jak oni żyli w innej rzeczywistości na zachodzie, to już widzieli ten absurd i ten dystans i to wszystko. A jak jest w takiej odległości, nic nie widać. A my byliśmy w tym tak zanurzeni, prawda? I dopiero po latach stało się to, co tam. Jestem chciałabym sobie Bareja zrobić. Jaki to by miał tytuł? Jakiś Miś 2 albo Miś 2.0, coś takiego, wiesz... Mysiu, pysiu. I czy ludzie poszli do kina, bo teraz ludzie nie chodzą do kina, bo siedzą właśnie w domach. Tego nauczyła nas ten tak, czas pandemia. COVID, już nie jesteśmy w stanie wyjść. Ale do teatru chodzą, czyli teatru na chodzą. Żywego właśnie, człowieka ciekawe, chodzą, na koncerty chodzą, do teatru chodzą. Więc ja myślę, że to jakoś tam... Poza tym, gdzie to ja byłam? Byłam ostatnio w Lunie, gdzie donosili z poczekalni te swoje fotele, bo był full kompletny. Właśnie, czyli może jednak takie kina studyjne. No więc ma, właśnie jednak. To, co tam smakuje komuś, to po prostu jedzie. No ja też pojechałam z Bielan do Luny.
A do Wisły na Wilsonie mam bliżej, ale tam tego nie było, nie? A Wisła też bardzo fajnie funkcjonuje. Znaczy, w ogóle to też ma w ogóle cały czas klimat. Chodzę często, tak. I słuchaj, do Muranowa. Tak, do Muranowa. A powiedz mi, czy to fajne, myślę sobie, że, bo tak się zastanawiam, jakby to wtedy wszystko funkcjonowało, na przykład, czy no przecież ile osób oglądało Zmienników? Czy na przykład były w ogóle badania, na przykład i oglądalność takiego serialu jak Dom? No, jak były dwa kanały telewizyjne, to cały kraj... Oczywiście, no. Także to po prostu oglądalność była nieprawdopodobna. Także ja potem miałam, nie wiem, mieszkaliśmy wtedy przy hali Mirowskiej na Elektoralnej, no to jak szłam tam po zakupy, no to miałam zawsze lepszą marcheweczkę. Lepszą? Tak, no. Szczypiorek. I nie miała wtedy plotka, prawda? Znaczy, były jakieś, ale to były takie bardziej legendy jakieś, że nie, ktoś ale coś wiesz, powiedział, że to widział z tym. To się podobało, ludzie lubią tego Bareja, to był taki oddech, więc otaczała mnie cała jakaś masa ciepła. Zresztą no dzisiaj jednak jak jadę taksówką, to często się pojawia nawiązanie. Nawiązanie często tak. masz, tak? Mm-hmm. I co jeszcze mówią? A odnoszą się do budzików na przykład, taksówkarz tak. mówi? Tak. Co tam u pani, jak pani, jak budzi tak. Jakola? Pytają bardzo się Jakola? Bardzo się tym przejmują. Ale pytają się, o córkę? Pytają się. I odpowiadasz wtedy? Odpowiadam. Czy... Odpowiadam, normalnie zawsze. Rozmawiam. No po prostu też, też jakby taką czuję... Ja bardzo lubię i pamiętam i noszę w sobie Bareje i te prace, bo on był świetnym człowiekiem, który mi się bardzo podobał. Że po prostu tak wszystko widział w tym krzywym zwierciadle, miał nieprawdopodobne poczucie humoru, ale jednocześnie był jakiś taki ludzki, taki, taki zamknięty. Też niewiele osób o nim wiedziało coś, czy o jego działalności takiej, że tym małym Fiatem gdzieś targał jakąś drukarnię do garażu. I nikt o tym nie wiedział, prawda? On w ogóle z tego nie robił żadnej sprawy. To wszystko po prostu, to co uważał za to, że to jest przyzwoite zachowanie, to tak po prostu było. Jednocześnie wszystko brał na własną klatę piersiową. To znaczy, jak się przychodził na plan, no wiadomo, że tam to niegotowe, tam to niegotowe. Nie. A tak sobie mówił, to nie róbmy tego filmu. Ale wiesz, jak inny miał terminy, mógł sobie na przykład na tydzień może na przykład zawiesić. Na nie, to, nie, to zawsze nie. była nieprawda. On to mówił, żeby się nikt z ekipy nie zdenerwował. Że zrobił jakąś awanturę, piekło. Wszystko w siebie. A to go bardzo dużo kosztowało, więc też na końcu go kosztowało życie, nie? Bo zbierał to przez cały czas. Zbierał. Ale pytał się operatora, widać? Widać. No to jedźmy dalej. No to... A to piękne. Ale wszystko takie. No bo w kinie jest tak podstawowa sprawa w filmie, żeby tak, było widać. Żeby było widać. I słychać i jeszcze. Żeby był chociaż scenariusz. Nie do końca, nie, z dźwiękiem to tak u nas może nie było najlepiej. Ale jak tu mu wisiały okulary, a musiał jeść coś co jakiś czas, bo łykał te pigułki, które musiały być z jedzeniem. I nagle tu były jakieś takie okruchy z tym masłem. I tak to zakładał. Mówi, dlaczego ja nic nie widzę? Czy jakby tak sam z siebie po prostu kpił i... A jak to było sobie, ale że bardzo ponad ciepły, Zorze... Ciepły człowiek bardzo. Że ponad Zorze podobno ciebie nie było. Znaczy udawano, że ciebie nie było. A to nie, to te władze filmowe. Tak. To nie, to mi opowiadała żona Brandauera, z którą robiłam filmy w Austrii i miałyśmy plany, tylko potem ona niestety zachorowała na raka i odeszła, ale ponieważ ona mogła, miała bardzo duże pole działania w niemieckiej telewizji, bo była Brandauerowa, to mogła sięgać po Jelinek, różne takie ambitniejsze rzeczy sobie robić i miałyśmy pewne plany po tych pierwszych filmach w Austrii, ale właśnie ona się zgłosiła do filmu polskiego i wtedy otrzymała odpowiedź, że nie ma takiej aktorki w Polsce. Niesamowite. No ale potem ja byłam w Wiedniu i tam mieszkałam jakiś czas, więc wtedy już no, można było sobie tam więcej... A miałaś kiedyś coś takiego jak właśnie taką karę za na przykład za sukces? Nie. Nie, nie, nigdy. Bo czasami mówią na przykład niektórzy, że po nagrodach, po jakichś takich... No Jadzia Cieślak-Jankowska chyba po tym Cannes, gdzie tu był komunizm. Tak.
jakaś była taka długa cisza i właściwie zero propozycji. Wtedy były związane z komunizmem i jakąś taką zaciętością władzy, a w ostatnich czasach ponoć właśnie z takim, że jak jest duży sukces, są nagrody, to znaczy, że teraz musisz się naprawdę pilnować. No tak, tak, tak. Jest coś takiego. Ja nie rozumiem tego, bo uważam zawsze, że trzeba iść za ciosem, jak jest rozgrzane, jak po prostu się otwierają drzwi, a nie jak się tak zamyka. Mam parę pytań takich dziwnych. Uwaga, kiedy ostatni raz pisałaś prawdziwy list? Znaczy, to nie jest dziwne pytanie. I do kogo? Bardzo dawno. Do kogo? Bardzo dawno pisałam taki list, wiesz co? Już w ogóle nie. Chyba do takiej pani doktor z Wiednia, która napisała do mnie list i ja po prostu odpowiedziałam na ten list. To dotyczyło Oli. Bardzo się przejęła. I jak gdyby... A ty pisałaś do niej dlaczego? No bo po prostu jeśli czuję, że kogoś coś naprawdę obchodzi, interesuje, że jest pełen, że jest ze mną, że cierpi, że jest pełen współczucia, no to jakby czuję się tak, no po prostu, no też robię to samo, nie? Rozumiem. Co jeszcze powinny umieć robić telefony? No właśnie te. Nie korzystam z bardzo wielu funkcji, wkurzają mnie te funkcje. Nie patrzę w te Twittery, nie chcę tego. Bronię się przed tym. Samochód mi służy do jeżdżenia, telefon do dzwonienia, do wysyłania maili, a już właściwie bardziej komputer do maili, bo wolę większą skalę, nie ten malutki. I pisania SMS-a, nie żeby gadać, tylko żeby wysłać wiadomość, short form. A jaki był twój ostatni SMS? Okej. Okej było, tak? Takiej treści. Tak. Nie, to rzeczywiście, no krótki. Bardzo mi się podoba. Trochę jak mój dziadek, który mówił właśnie i zawsze mojej mamie stawiał, mój dziadek stawiał mojej mamie budzik. Aha. Jak moja mama rozmawiała przez telefon, bo dziadek twierdził po wojskowemu, że telefon służy trochę jak na froncie do przekazywania krótkich, zwięzłych rozkazów. I jak rozmowa trwała dłużej niż 5 minut, to dziadek stawiał jej właśnie budzik. Wiesz co, ale też ja lubię widzieć człowieka, jego mowę ciała, jego emocje, jego oczy. Właśnie. I ja na przykład nie lubię pisać maili. Bo ja nie wiem, co stoi za tym słowem tak naprawdę. Ja często piszę na przykład, ale jednak zwolnimy informacje, się i porozmawiamy, tak, prawda? Że trzeba gdzieś tam głębiej. Bo jak słyszę głos, to już coś wiem. No tak. Uwaga, czy masz jakiś bezużyteczny talent? Ja powiem, jakiego talentu nie mam. Ja nie gotuję. Naprawdę? W ogóle. Ale w ogóle, kompletnie. W ogóle. Ja umiem zrobić dwie sałatki. Ale wiesz, że to w sumie jest proste, bo na przykład... Ja wiem, ale mnie to nie kręci. Nie, po prostu nie masz ciekawości, nie że kręci coś mnie zbierzesz to. I coś ja muszę coś zaplanować, narysować, dobrze, wybudować, zrobić ogród. To jak się odżywiasz? Coś takiego, co zostanie. To jak się odżywiasz? Do knajpy pójdę. A, okej, dobrze. Lubię smaczne rzeczy, bardzo lubię. W niewielkich ilościach, ale nie lubię tego... Tego robienia, babrania, tego kupowania, wszystko, tego robienia, bo potem się... Tak. No potem się idzie do toalety, nie? Znaczy to nie zostało... to się wkurza, że się potem... To jest ten efekt. A ja lubię, żeby zostało. Czy nie lubisz? Ja wiem, bo to jest straszne, bo to jest właśnie inwestycja taka... w kanalizację. Przepraszam, że ja tak... krótkoplanowa w ogóle taka... No niby to... Te odżywcze mają zostać. Ale wiesz, architektura, coś tam. Wolałabym, nie, ja to wszystko bardzo zostało, lubię. Tak. Ja lubię to razem jedzenie, ja lubię te biesiady, ja lubię ludzi. Lubię coś dla nich. Jak ktoś coś lubi, to na przykład pójdę, wtedy zrobię. Ale to jest jakaś sprawa. Uważaj, twój, dokończ zdanie. Internet to? Dobrodziejstwo i zagrożenie. Co powinno wrócić do mody? Do mody. Ale jesteś modnie ubrana. Ja wiesz, nie chcę jakoś tak, żeby to było nie, takie banalne, no ale na przykład znaczy modnie. Znaczy to, ja co, rozumiem, co że to sobie, jest jakieś. Ale jest zobacz, super, że to się wiąże dokładnie z tym, co powiedziałam. Ogród, architektura. Tak.
ciuchy, w ogóle jakaś postać. Tak, tak. No po prostu lubię, jak coś jest zaaranżowane, ale to jest, tak. No to jest plastyka, to jest muzyka, to no jest, wiem, tak. Wiesz. No ale to jest bardzo fajne, jakaś taka... Fajne jest. Trochę kontuz, trochę coś mi się skojarzyło. Nie wiem, co jest, zawsze coś wybiorę. Tadeuszem z kosynierami. Bo zadarty nos. Ale wiesz, jak wejdę gdziekolwiek, czy to jest second hand, czy to jest jakiś bazar, gdziekolwiek tak. Na świecie, po prostu nie wiem, wybiorę jakieś szkiełko, tak. Tu coś, tam coś i potem to mieszam, a to razem okej. A jedzenie zjesz i nie ma po prostu. No jedzenie zjem i nie ma, ale są te rzeczy, które lubię i te knajpy, tak. Które lubię i ci kelnerzy, tak. Których lubię i atmosfera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no. Najmądrzejsza osoba, jaką znasz? Jaką znam osobę mądrą. No ty w ogóle chyba się otaczasz z takimi... dużo jest takich osób. Bardzo lubię, jestem pod dużym wpływem przez lata Józka Wilkonia na przykład. Gdzie mi się strasznie podoba taki jakiś artysty, jego... Tak, artysta, ale jednocześnie on tak... Jakoś tak ponazywa rzeczy po imieniu. Tak, tak. Ja to lubię, bo po prostu... Na ptaszki, dziki, łosie, tak. Ale też te jego zwierzaki jakoś tak się kochają. Tyle tam jest czułości, a jednocześnie on jest taki, takie ma wielkie dłonie, tak? Następnie, nie wiem, profesor Ząbek też ma takie dłonie, a jest neurochirurgiem, więc zawsze się zastanawiam, jak to można tam w tym mózgu na przestrzeni tam mikroskopijnej jakieś działać. Ale jest bardzo wiele takich osób, które tylko po prostu zawsze jest jakiś kawałek. Tak. I uwaga, ostatnie pytanie. A kogo widzisz w lustrze? Siebie. Ja siebie znam. Akceptuję. Jaka to babka? Taka, no, niedobrze, jak ma za mało czasu, bo jest za bardzo zagoniona i pewnych rzeczy nie widzi, ale jak ją znam z wcześniejszego czasu i czasu, do którego dążę, to jednak taka akceptująca świat, ludzi, więzi. Lubię. Mhm. Lubię żyć. Bardzo dziękuję. W programie nie mam pytań. Była z nami Ewa Błaszczyk. Bardzo a masz dziękuję. Same pytania. No miałem, no bardzo, ale się bardzo fajnie rozmawiał. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kochana.